No. Nie jesteśmy prawda szkolnym, ale mamy nadzieję, że na YouTube też mogą być czymś specka cenka, inspiracją dla Wai. A tak naprawdę chcemy dosłuchać, spojrzeć chyba najbardziej znany kaszepci z piwce. To je krótci, to je dłużej. Mam w ręku książka Romana Drzeżdżona, chyba najlepszego znają, że ty z piwę. I między innymi ma ta książka, a przede wszystkim Rom Drzeżdżon był do najpłacka cenka do tego, co chcemy wam materiał pokazać i powiedzieć. W roku Rung wymyślił nutę na dzyzdniowi Hera i robiła do nich maleńczy. I wtedy myśmy sobie tak pomyśleli, że fajnie byłoby stworzyć więcej takich nut. I żeby one były takie edukacyjne, żeby można sobie z nich uczyć kaszepści, głosobliwy kaszepści słowizne. Bo te tradycyjne kaszepści nuty, to je krótci, to je dłużej. One są fajne do śpiewania, są znane, no ale pewno te słowa, ja ci tam mumy, jak rydel, teć, to nie są może najważniejsze słowa w kaszebiznie. Dlatego jesteśmy pomyśleli, że warto by było stworzyć około 20 nowych takich śpiewków, podzielić je tematyczno, na przykład zrobić jedno śpiewa we farwach, we leczbach kaszepścich, czy we bleczenku. No i prawie tak jesteśmy to zrobili. Piszemy taci śpiewci i do te robimy ćwiczenci dla Wai. To wszystko dlatego, że nasz język się rozwija i też na jej kulturę też idzie do przódku. Od czasu, jak te kaszepcie noty powstały, to wiele pewno mamy nowych i słów, i rozmaitych zjawisków, ja ci musimy pozwać. Z tego wszystkiego wyjdzie specjalna książka, gdzie będą wypisane te wszystkie kaszepci nuty, będą do te ćwiczenci zrobione. Tyle ukłony do Lucyny Radzymiści z biura Kaszepsko-Pomorskiego Zrzeszeni, jaką obiecała to nam wydać. Myślę, że to może być pełna pomoc dla szkolnych. A to, co chcemy po pierwsze pokazać wam jedną z takich spiwków we farwach, a z drugiej strony zachęcę do tego, żeby pisać samemu. Bo to tak po prawdę nie nic drandzi go, to są taci dość proste do chrymowąci. My robimy to tak, że spisywamy sobie z nich fiszków, jakieś słowa, bo one tam są te mama podzielone. I na przykład wypisywamy tam wszystkie słowa, jakie były zrzeszone z tymi farwami, no bo ze słowa farwa chcemy gadać. I jak mamy je wszystkie wypisane, to próbujemy je dobrać, zrobić z tego jakiś rytm, rym i wedle tego, co je w kaszepskich nutach, tworzymy taką spiwkę. Myślę, że do zgadani te rubandze poprawdzę coś przełomowego, bo mój śpiew kaszepskich nutów i do śpiewania nijak są nie nadywem. Proszę zary, we wybaczeni, ale i zebrać swoje pokazanie, jak te kaszepsi nuty we farwach prawie mogłyby wystrzec. Jo, i ja też muszę powiedzieć, że to jeleno taci taka próba, jeżeli idzie o maleńczy, bo maleńczy będą wystrzec kuski inaczej, a my teraz na potrzeby tego spotkania myśmy zrobili taci, no nie wiem, to nazwa. Nie myśmy, ale tak naprawdę Ola zrobiła sama namalowa. Tam bandze ktoś inny malencie robił, myślały tym wszystkim później, jakie książka są, że bandze tam mogły sobie przekładać i to je ustawiamy w kompetentnych rankach Lucyny Radzymiści. Chcemy tutaj posłuchać kaszepskich nut, jak ci mają być też takim spłedlim do uczby farwów, a tak naprawdę płezłów tych farwów po kaszepsku. To je czerny, to je biały, to są młedry, blonci i myły. To li lewy, wielgę scana, to czerwony dzób błecana. To zielony las i górci, a to farwny szertów gburci, las i górci, dzób błecana, wielgę scana. To są młedry, blonci i myły, to je czerny, a to biały. To apfelzy nowy klit, to słynuśka żółty wit. To je drzewa brunny pień, tam na lizę ślubką ceń. Lubku ceń, brunny pień, żółty słońce, peśny klit. Siertuch burci, las i górci, dzób błecana, wielgę scana. To są młedry, blonci myły, to je cierny, a to biały. To je złota mył kubka, a tam je różewy pupka. To je bestry malen kleśka, a to siary tuż stareśka.
Maleńk, Stareś, Kleszk i Tuż, Kupka, Pupka, Złotoróż, Lubku, Cyń, Bruny, Pień, Żółty, Słońce, Peśny, Klit, Siertuch, Gburci, Las i Górci, Dzób, Błecana, Wielgys, Sana. To są Młedry, Blunci, Myły, to je Cierny, a to Biały. Tyłe strzybrzny medal mysz i u wiele farwów znysz. Po tej zohandzbie chcemy sobie łebezrzec jeden z maleńków z książki Ryza Francka. No a Ola przeczyta prawie ten tekst, ja ci jesmy usadzele. Ja ci myślę, pan ze też tacim fajn ćwiczanka dla dzieci. Na swoim czarnym kuliku Fransk wjechał na górstwę. Zaczekawiony wieszczówka zdrzała ze swojej dzuple, a biły bruny ptuszk na gałązę zaczął głośno śpiewać. Ćwir, ćwir. Po lewej stronie knypu zdrzył hecz z czerwionym daka. Kłe łeknów były rozmaite kwiaty. Żółty, lilewi i młedri. Za budynka na zelonej łące stoił kuń i pokazywał swoje peszni biły zęby. Kłe niegłe czerwony treker jezdył po płelu. Ale Franck nie zżył na niegłe za długłe, bo chód kłeneku dali. I prawie do tego tekstu, jak jesteśmy rzekle, wyrd zabedować z decą, żeby płeć ciorchnały, pasowny ma farwa, ma pasowny ma krytka, ma te farby, jakie tam się pojawiły. No i chcemy zabedować jeszcze jeden ćwiczenk do tego tekstu o farwach z kasze psich nutów. Tym razem będzie to krzyżówka. Krzyżówka to tak po prostu, myślę, jedna z najprostszych formów i ćwiczenków, i zabawy dla uczniów, na ich czy to dzieci, czy młodzieżne. No i to pewno każdy szkolny może dosyć letko ja zrobić. No my to wydajemy to, co widzę tam na swoich ekranach, to krzyżówka je wiedzę sprawiała. Kaszepskich farbach też zeszono z tą temą, jaką możemy zacząć zaspiewanie wespół z decama. Kaszepskich nutów, ja ci pewno tyś wyrtłę czas ty żeby zaspiewać ze 2 czy 3 razy, żeby dzieci jak najlepiej to zapamiętały. A w krzyżówce ja ci hasło, więc no ma ci zewiście, to wam nie powiemy, to proszę sobie samemu jakoś to rozrzeszyć. No a same te płyty do krzyżówki, to Ola może pera przeczytaj też. Na przemiór, płyka szepsku kolor, albo taką farwa mój dzyb płycana, albo farwa u góry na kaszepszci fanie. Żółty kugla na niebie, co na ma świecy łeb cały dzień. I taci prawie są te płyty do krzyżówki. One razem we strzutku tłożą taci zewiście, też zeszone z farwama. No i te, cała ta krzyżówka, wespół z płyta ma też bardzo tacim doparłącznika do tego nagrania, bo ja ci myta przed sobą. No a do każdej taci spiwy, jaką będziemy mieli usadzone też w tych książce. Tacy ćwiczenia są należą. My lecimy do tego, żeby jeszcze raz będę układać swoje kaszepści nuty, może wespół z uczniami, bo myślę, że oni będą mieli pewno czasem lepszy udby jak my. I warto i zapisywać, i malować, no i pewno pospólno śpiewać. A jeżeli szkolny docesnie i masz jakąś krzyżówkę, czy inne zadanie, to może to też dość ciekawa sprawa. I już na zakończenie chcemy wrócić do samego tłożenia tacich śpiewów. Jak im rzekł na początku, my wezwyskiwamy do tego fiszci, do uczby kaszepskiego języka. No i jeżeli idziemy farwy, to już chcemy dać płyką, myślę, że to ją mamy do słów gadone. Ale na przykład inny dzel, bo tam mamy no, ta słowizna z rozmaitych partów na jego rzece, bo mamy te śłe dzylach cała, łe familie między innymi. No i wiele innych, o rechubnikach, o leczbach. Tak, żeby to, co jest tacim spłedlim do tego, żeby gadać po kaszepsku, żeby w tych śpiewach, w kaszepskich nutach się znalazło. A jak to robimy? No, bierzemy te fiści. Te słówka, bo tu mamy wszystkie słowa, jeśli są nam potrzebne do stworzenia tacim śpiewy. I na przemiór mamy familię. Mamy taci słowa jak... Jak weights. Mamy taki słowo jak no, tatk, dalej córka, stareszka, bracyna, cotka, wuja, kuzynka, a tu półbrat,
Dzeckłe. One są te się wiedzę po polsku i po kaszepsku. W fiszkach w dwóch językach. Wybieramy te wszystkie słowa, jakie są po kaszepsku. Wypisujemy z tego sobie zaromyłe słoweczki, jakie pojawią się na końcu. No i jak je mamy wypisane, to próbujemy zebrać to raza do grepy, żeby stworzyć taką spiwa. Jesteśmy spiwająco zaci, ale we spiwani we farwach, a zakończymy też spiwająco prawie. Dzylek z postępne spiwy, tym razem we familie, prawie tak jak jest ta ciele. Z tych słów jesteśmy zebrali krótką spiwa. Jakub brzmi tak. To je memka, to je tatk, to brat syna, a bue brat. To są moje sostry dwie, co kłechają barą mnie. To stareśka, a to stareśka, chterna lepszy je jak dreszka. Lepszy od dreszka to stareśka, mój stareśk, sostry dwie. To brat syna, a bue brat, a to memka jej i tatk. To je Wanda, moja cotka, to półsostra je dorodka. To je wieldzi uja Tumk, a to myły półbrat Jung. Półbrat Jung, uja Tumk, Wanda cotka i dorodka. Lepszy od reszka to stareszka, mój stareszk, sostry dwie. To brat syna, a bue brat, a to memka jej i tatk. Dali nie zaspiewą, dali to co Badzewicy, to pojawi się, myślę, na nowy szkołowy rok w książce, tak, czy edukacyjowy książce z Kaszepsi Manutama. Myślę, że każdy jest w sztandze taką jedną rymowankę, czy nawet dwie brok sobie usadzić i mieć swoje Kaszepsi nuty, no lepiej zrobione razem ze swoją klasą. Myślę, że to jest coś, co oni zapamiętają na długie lata. A książka Bandze Baro płymocny do tecich. Taką mówię, będą mi nudzeja. Dziękujemy, że jest ona wysłuchała, bez żele. Życzymy jak nowicy żadnych uczbów, a też jutro życzymy, by latowe ferie były czasem dobrego odpoczynku. Do uciecy i do uzdrzeni. Do uzdrzeni.